Cześć, witajcie, jestem Pyszymiec, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Jest to już... który? Szósty odcinek z serii Carcassonne. Dzisiaj przyjrzymy się dodatkowi o nazwie Opactwo i Burmistrz. Nie zwlekajmy, tylko przyjrzyjmy się bliżej zawartości pudełka tego dodatku. Samo pudełko wygląda tak. Tutaj jest burmistrz, tutaj jest opactwo, a tutaj jest wóz. A tu jest stodoła. A to dokładnie nie wiem, co to jest i nie ma to żadnego... nie ma... To wcale nie, nic nie, nie ma o tym w dodatku. Trudno mi jest się wysłowić. Ten dodatek dodaje nam dużo płytek, które dokładnie nic nie robią. Ale są takie fajne jak ta, która drogę nie zakończa torondo, tylko wtedy droga jest... się rozdziela na kilka części. Jakie tutaj mamy jeszcze fajne płytki? O, taką! Tu ona robi dwa oddzielne miasta. Ta płytka tutaj pole się kończy. A tu jest tunel przez miasto. Droga się nie kończy, miasto się nie kończy, a tutaj pole się kończy, a tutaj nie. Tutaj jest klasztor z trzema drogami, dzieli drogi, a tutaj są dwie tarcze w jednym klocku. Kolejna sprawa to opactwa. Opactw jest sześć i na porządku gry każdy z graczy otrzymuje po jednym. Aby opactwo włożyć, musi być taka sytuacja na planszy, że są cztery klocki takie i tutaj w tą dziurę musimy możemy włożyć opactwo. Opactwo działa jak joker. Ale to nie oznacza, że my wybieramy, tylko ono się dostosowuje do terenu. W tym przypadku działa dokładnie tak samo jak ten klocek. Idzie tu droga i się kończy. To po prostu dostosowuje się do terenu opactwo. Kolejna sprawa to stodoły. Jeżeli położymy stodoły na polu, wtedy doda nam ona plus jeden punkt do każdego miasta. Czyli cztery punkty za każde miasto na polu, a jeżeli będziemy mieć na tym polu też świnie z dodatku kupcy i budowniczowie, to będzie pięć punktów za każde miasto. Stodołę możemy położyć tylko w konkretnych miejscach. Musi być to styk czterech pól. Stodoła nie może być zniszczona ani przez zwierzę wzięta do niewoli, ani zjedzona przez smoka. To są wozy. Działają tak, że kiedy... jak wam to by pokazać? Patrzcie, tutaj jest wóz na tej drodze. O, ja ją zakończyłem. Dostaję normalnie za nią 3 punkty i wóz jedzie sobie tutaj i buduje dalej drogę. Jeżeli wóz nie ma gdzie pojechać, to wraca do mnie. Wóz mogę włożyć także do miasta i po prostu z miasta pojedzie na drogę, ale nie może jechać z drogi do miasta. To jest burmistrz. Działa podobnie jak gigant, tylko że jego siła nie jest 2 konkretnie, tylko jego siła jest zależna od ilości tarcz w mieście. Tutaj są dwie tarcze, więc on działa w tym przypadku jak gigant. Do tego też się przydaje ten, bo ma aż dwie tarcze. To by było na tyle. Jeżeli wam się spodobało, to dajcie 7 łapek w górę. Coś jeszcze chciałam powiedzieć? Dokładnie nie. Piszcie pozytywne komentarze, a jeżeli mielibyście jakieś pytania co do gry, to wtedy też możecie pisać w komentarzu.